Pani, no nie jeszcze, nie jeszcze, bo to pani jest tutaj, wiesz, znajoma. Nie masz co się jeść, połóż się, połóż się. O, ślicznie, no. Chodź ty do mnie, chodź na tarczycie. No, chodź, chodź. Spotykaliśmy się w tym okresie międzywojennym w różnych sytuacjach, które małej dziewczynce, no powiedzmy, pozostały. Pamiętam moment 3 maja i defilady w alejach ujazdowskich. Wtedy stryj zaprosił moją matkę, ojca i mnie małą. Nie wiem, to chyba był rok 1938 i na balkonie jednego z domów, to był ten taki dom w alejach ujazdowskich, gdzie takie kariatydy podpierają te balkony. Ja stałam na tym balkonie, zachwytem patrzyłam na defiladę wojskową z tego pierwszego piętra tam. Drugie takie bardzo, powiedzmy, wspomnienie miłe, ciepłe, to spędzone święta Wielkanocy w roku 1938 w Kielcach, gdzie był stryj wtedy dowódcą pułku na Kielecczyźnie w Kielcach. I drugi dzień świąt, śmigus dyngus, gdzie pamiętam, jak dzisiaj w pokoju stołowym dwaj bracia Roweccy gonią się naokoło stołu. Jest jeszcze, ja obserwuję tam gdzieś, popiskuję tam obok zachwycona, ponieważ stryj trzyma w ręku wiadro z wodą. I biegają naokoło stołu, a jeszcze obok wygląda zachwycona kucharka, pani, która pomagała tam, młoda. I wobec czego pamiętam, jak ta struga wody wylądowała tak trochę na nas, popiskujących, a resztę na tejże młodej, przystojnej kobiecie. No, było dużo śmiechu, dużo radości. I to są takie, powiedzmy, wycinki, które gdzieś tam u dziecka pozostały i pozostały aż do dorosłości i aż do starości. Rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast, a więc wojna. Mieszkamy wtedy w Śródmieściu, na ulicy Brackiej pod Piątym. Warszawa jest bombardowana, Warszawa się broni i my znajdujemy się całe dnie właściwie w piwnicach. Do dzisiaj, jak nie muszę, nie schodzę do piwnicy. 4 październik, oczywiście roku 39. Ja jestem w kuchni, jest ta ukochana niania w kuchni, coś tam się gotuje, jakaś zupka do jedzenia. W tym momencie ktoś stuka do drzwi kuchennych, podchodzi do tych drzwi kuchennych nasza niania, otwiera i ja słyszę: Jezus Maria, pan pułkownik. A pan pułkownik, ubrany w cywilu, zupełnie inaczej wyglądający niż w momencie, kiedy odchodził na front w mundurze, pojawił się. No więc pisk radości, Krysia w ramionach, on wchodzi, rodzice biegną, lecą. Jest, żyje, uratował się. W kilkanaście dni, może w 3 po tym pierwszym spotkaniu, Stefan Rowecki przychodzi do moich rodziców i powiada, że od jutra musicie się wynieść i zniknąć. Na co moja mama myślała, że to są żarty. I powiada: ej Stefan, ty se żarty robisz, jak to ja mam z dzieckiem ze swojego mieszkania nagle się wynieść?
Pamiętajmy, że to był dopiero październik roku 1939. No ale gadania nie było, bo dodał, że to ze względu na jego bezpieczeństwo i na nasze bezpieczeństwo. Co się okazuje, zdecydował się na rozkaz generała Karaszewicza Tokarzewskiego zostać w Warszawie, bo chciał uciec, przedostać się do Francji. I może by przeżył tą wojnę, no ale stało się jak się stało. Rozkaz, rozkaz został. Ja widzę dwa razy w tym okresie, czyli od 1939 roku, od października, widzę go dwukrotnie. Jeden raz to jest jeszcze na samym początku, to mógł być październik. Mianowicie na Placu Trzech Krzyży, w pobliżu Brackiej, gdzie mieszkamy, wybrałam się na spacer z jedną z cioci. Spacerujemy tam, idziemy gdzieś na Placu Trzech Krzyży i w pewnym momencie ja patrzę, a w cywilu, no, idzie mój stryj. Ja miałam powiedziane, że stryj wyjechał i jest za granicą i zasadniczo to była mowa chyba o Anglii, że w Anglii jest, o coś takiego. No, finał tego spotkania jest taki, że ja ani słowem nie zdradzam się, idąc obok tej cioci, że coś nagle się stało, że ja coś zauważyłam, zobaczyłam. Nie. Przychodzę i wieczorem już, a to było do południa, wieczorem już do ucha mojej matki mówię tak, że mamo, widziałam stryjka na Placu Trzech Krzyży, ale tak go zastawiłam bokiem ciocie Mele, bo to Melania była, że ciocia nie zobaczyła go. A godzinę potem, jak już poszłam spać, ciocia Mela przychodzi do mojej matki i mówi: słuchaj, tak szedł Stefan przez Plac Trzech Krzyży. Tak go zasłoniłam przed Krysią, że Krysia go nie widziała. I tutaj myślę, że jest do nawet trudne do zrozumienia, jak dziecko w wieku lat, powiedzmy 6 i kilku miesięcy, któremu jasno nic nie powiedziano, że nie wolno tego mówić, bo to nie padały te słowa, wyczuło, że trzeba tak się zachować, a nie inaczej. I jak również starsza osoba, niechcąca narażać Stefana na jakąś dekonspirację, no bo dziecko go zobaczyło, udała, że prawda, zasłania i tak dalej. No więc to jest może takie dosyć ciekawe z punktu widzenia psychiki małego dziecka. Kiedy stryj wrócił z swojej wojennej eskapady i dowiedział się, że w czasie bombardowania 25 września, gdzie matka była ranna i to, co opowiadałam, zaginęła moja ukochana lalka. Lalek miałam 16 czy 18, ale to była taka najczulej ukochana lalka. I ta lalka zaginęła. I ta lalka się nie znalazła gdzieś, no. Więc ja się czułam jak matka bez dziecka. Ogromnie to przeżyłam wtedy. I o tym chyba rodzice musieli, bo to taka chyba była kolej rzeczy, powiedzieć Stefanowi. I Stefan powiedział tak: słuchaj, do mojej matki. Chodź po całej Warszawie, ale znajdź identyczną lalkę. I połóż ją pod choinkę, jako prezent dla Krysi. Osobiście po raz drugi zobaczyłam go 15 maja 1943 roku. Mianowicie to jest dzień 15 maja Zofii, imieniny mojej babki, a matki Stefana i Stanisława.
Rzeczywiście bardzo były bliskie związki obu chłopców, obu mężczyzn z matką. Bardzo były bliskie, wyjątkowo chyba bliskie. No, tak. I pochowana jest razem ze swoim mężem, który wcześniej zmarł też, Stefanem Roweckim, na Powązkach. I widocznie uzgodnili rodzice z stryjem, że to będzie dzień, w którym on mnie chciał mnie zobaczyć. No więc jak to zorganizować, żeby to zrobić poza terenem mieszkania przecież, gdzieś na zewnątrz. No nie w kawiarni, nie w restauracji, tylko na zewnątrz. I wymyślili, że ponieważ zawsze 15 maja byśmy chodzili do babci, ja z rodzicami na grób, tam jakieś kwiaty, światła się kładło, 15, że się spotkamy. I pamiętam właśnie to, że myśmy wtedy we trójkę, mama, ojciec i ja szliśmy w stronę, tą główną taką alejką, w stronę tego grobu dziadków i nagle zobaczyłam idącego naprzeciwko stryja, oczywiście w cywilu, z gołą głową, w sportowym takim był ubraniu, w takich spodniach, takie pumpy, jak to były dawniej, co to się nad przy łydce takie zaciągnięte troszkę i skarpetki takie wysokie i płaszcz taki jasny Burberry miał przewieszony przez ramię. I ja wtedy tak sobie krzyknęłam głośno wtedy, stryjciu, bo ja tak chyba go tak właśnie nazywałam i puściłam się pędem do niego, a on, no ja miałam 10 lat wtedy, bez jednego miesiąca, 10. A on roztworzył te ramiona i mnie tak podniósł pod ziemi i tak mnie wyściskał, całował. I to był ostatni raz. To było króciutko. Myśmy się potem pożegnali. On już wychodził i wyszedł, a myśmy poszli na grób. Także to było ten ostatni raz. I proszę sobie wyobrazić, że to było 15 maja. Natomiast 6 tygodni później, 30 czerwca Stefan Rowecki Grot został zaaresztowany na ulicy Spiskiej 14 w godzinach rannych przez Gestapo.